Trudno nie emocjonować się tym, co w ostatnich dniach dzieje się wokół sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek, do którego doszło w lipcu 2010 roku. Parę tygodni, a jak bardzo przyspieszyły wydarzenia. Przeszukanie domu Pawła P., dziś 34-latka, wtedy młodego mężczyzny, tylko trochę starszego od Iwony. Przecieki informacji o przebiegu i ustaleniach z tego przeszukania. Potem publikacja nagrania, na którym widać w końcu z bliska i słychać głos człowieka, którego przez lata w śledztwie określano jako mężczyzna z ręcznikiem. Właściwie od samego zaginięcia Iwony znane powszechnie było nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak 19-latka idzie nad ranem z Sopotu do Gdańska wzdłuż plaży, po czym znika, a tuż za nią podąża tajemniczy mężczyzna. Człowiek ten zgłosił się na komisariat w Chorzowie po 12 latach, gdy już wiedział, że będzie rozpoznany. Został przesłuchany i mógł wrócić do domu. Potem zatrzymane zostały dwie osoby, wspomniany Paweł P. i jego partnerka Joanna S. Przewiezione zostały z Gdańska do Krakowa, bo to tam od kilku lat w tak zwanym prokuratorskim archiwum X toczy się postępowanie dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś ogłosił, że prokuratura ma mocne dowody. Prokuratura odpowiedziała, że wiceminister nie ma prawa wiedzieć, czy i jakie dowody mają śledczy, bo nic mu o nich nie mówiła. Kto sądził, że Paweł P. usłyszy zarzuty związane z zabójstwem, ten się pomylił. I on i jego partnerka dostali zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Tylko on usłyszał zarzuty związane ze sprawą Iwony Wieczorek, utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie zaginionej. Czyli potwierdzałoby się to, co od dawna mówiła choćby mama pani Iwona Wieczorek-Kinda, że ci, którzy bawili się z Iwoną w feralny wieczór, muszą coś wiedzieć. Że ona nie oskarża ich o udział w zabójstwie, ale podejrzewa, że nie powiedzieli wszystkiego, co wiedzą. Prokuratura w zarzutach idzie dalej. Jej zdaniem Paweł P. kłamał. Wobec Pawła P. zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Prokurator nawet nie występował z wnioskiem o aresztowanie. Podejrzany mógł wrócić do domu. Co oczywiście wywołuje lawinę dyskusji, czy to faktycznie przełom. Czemu o tym wszystkim mówię? Wiele osób zwraca się do mnie różnymi drogami, i teraz, i wcześniej, żebym wobec tego wszystkiego, co się dzieje wokół sprawy Iwony Wieczorek, przygotował odcinek poświęcony zaginięciu 19-latki z Gdańska, no i temu wszystkiemu, co działo się potem. I mam dla Państwa wiadomość. Muszę odmówić. Właśnie w związku z tym, że tyle się w tej sprawie teraz dzieje. Do tej pory w sprawie Iwony Wieczorek mieliśmy w zasadzie same podejrzenia i spekulacje. Po co powtarzać je po raz kolejny, jeśli lada chwila możemy poznać nie spekulacje, ale fakty. Chciałbym wierzyć, że wyjaśnienie tej sprawy jest możliwe i że ono może nastąpić wkrótce. A poza tym, odcinek o Iwonie Wieczorek już kiedyś miał powstać. Życie napisało inny scenariusz. Na rozmowę na ten temat wielokrotnie umawiałem się z Januszem Szostakiem, który wiedział o tej sprawie tak dużo jak mało kto. On nie tylko pisał i zbierał informacje, on też wskazywał nowe tropy, prowadził poszukiwania. Pan Janusz mieszkał w Sochaczewie, w Warszawie bywał rzadko, ale już parę razy mieliśmy dogadane terminy spotkania i za każdym razem w ostatniej chwili wypadało coś, co kazało zmienić plany. Obaj mówiliśmy sobie, że to za duża sprawa, by rozmawiać przez telefon czy Skype'a. Ostatnim razem też już mieliśmy ustalony konkretny termin, dzień i godzinę. Wieczorem pan Janusz napisał mi SMS-a, że jest przeziębiony i że musimy to przełożyć na kolejny tydzień. A potem okazało się, że to COVID, który błyskawicznie go pokonał. To było w grudniu 2021 roku. Tuż przed śmiercią redaktor Szostak i także ja mieliśmy sygnały z policji, że sprawa Iwony Wieczorek zmierza ku finałowi, że wyjaśnienie jest całkiem blisko. Nie było to tak blisko, jak się wydawało. Teraz wydarzenia przyspieszyły, ale czy to już jest niemal finał? Dobrze by było, choć
Waga zarzutów postawionych Pawłowi P. raczej świadczyłaby o tym, że do rozwiązania zagadki jeszcze trochę nam pozostało. Natomiast na pewno nie jest to moment, by powtarzać znane już dywagacje. No to przy okazji jeszcze tak na marginesie, wiele osób pyta, dlaczego akurat sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek żyje cała Polska. Przecież zaginięć są setki, wśród nich zaginionych jest wiele nastolatek. Dlaczego akurat ta sprawa jest tak medialna, a o innych mówi się rzadko? Odpowiedź wydaje się dość prosta. Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze, są nagrania. I to takie, które są wyjątkowo zagadkowe, bo na jednej kamerze monitoringu dziewczyna jest, a na drugiej jej nie ma. Zasięg miejsca, gdzie się coś stało, stosunkowo nieduży. To pobudza wyobraźnię. Poza tym, wszystko to działo się na nadmorskiej promenadzie, w miejscu, które znają nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, ale właściwie pół Polski je zna. Jeśli zaginięcie nastąpi w niedużej miejscowości, pomiędzy nieznanymi powszechnie punktami, to mniej przemawia do wyobraźni. A po drugie, to bez wątpienia zasługa mamy Iwony, która zrobiła wiele, aby wokół zaginięcia córki był szum, aby cała Polska dowiedziała się, do której była w klubie, którędy poszła. Rodziny zaginionych reagują różnie. Czasami bywa tak, że po pewnym czasie godzą się z tym, co się stało. Nie rozmawiają z dziennikarzami, bo jest to dla nich zbyt bolesne. Ale trzeba pamiętać, że media są tu ważnym sprzymierzeńcem. Warto alarmować, wtedy można liczyć na wsparcie opinii publicznej, choć jest i druga strona medalu. Opinia ta potrafi być okrutna, ale no to już inny temat. Dość obszernie, mam nadzieję, wytłumaczyłem się Państwu, odpowiadając na liczne prośby w sprawie Iwony Wieczorek. Czas przejść do tematu głównego. To sprawa, którą również żyła cała Polska, sprzed raptem paru lat. Szczęście w nieszczęściu, że ta sprawa wydaje się być wyjaśniona. Prawomocnego wyroku wprawdzie jeszcze nie ma, ale jest to orzeczenie pierwszej instancji, a w niej zapadł najwyższy możliwy wyrok. Czas zatem przenieść się z Pomorza na Dolny Śląsk. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Mama Jakuba A. po zatrzymaniu syna mówiła reporterom programu Uwaga w telewizji TVN, że on przecież zawsze był grzeczny, że nigdy nie przejawiał jakichkolwiek zachowań agresywnych. Może był przez nas rodziców za bardzo pieszczony? Zastanawiała się kobieta. W głowie się nie mieściło, że ten spokojny młody mężczyzna, wrocławski student psychologii, mógłby być zdolny do czegoś takiego. Jak mówiła matka, oboje z mężem woleliby sami zginąć, niż żeby to dziecko zostało zamordowane przez ich syna. Policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, twierdzili, że to człowiek, któremu wydawało się, iż wymyślił patent na zbrodnię doskonałą. Bo faktycznie, przez pewien czas śledztwo szło w innym, błędnym kierunku. Przeczesywano bazy pedofilów, wyglądało bowiem, jakby zbrodni na dziesięciolatce dokonał przestępca seksualny. Tabloidy grzmiały. Śledczy nie mają wątpliwości, to groźny dewiant. Szczegóły zbrodni były tak drastyczne, że prokuratorzy nie chcieli o nich mówić. Prasa podawała, że na ciele dziewczynki doliczono się kilkudziesięciu śladów po ciosach nożem, głównie na szyi i klatce piersiowej. I że zwłoki były częściowo rozebrane, co świadczyć miało o motywie seksualnym zbrodni. Tymczasem to nie tak. Tło tego brutalnego zabójstwa było zupełnie inne, tylko sprawca chciał upozorować motyw seksualny, aby śledczy poszli innym torem i nie wpadli nigdy na jego trop. Wpadli, choć pewnie byłoby to znacznie trudniejsze, gdyby nie pewien telefon. Podejrzany został schwytany zaledwie parę dni po zbrodni. Nie był tak sprytny, jak mu się wydawało. Państwo pewnie pamiętają tę sprawę. Chodzi o zabójstwo 10-letniej Krystyny ze wsi Mrowiny. To licząca około 1000 mieszkańców miejscowość w gminie Żarów w powiecie świdnickim.
Gdy podejrzany został schwytany i przesłuchany, i gdy przyznał się do winy, miał poprosić o hamburgera, jakby to miała być nagroda za to, że się przyznał. Kiedy zjadł, złożył wyjaśnienia, w których ze szczegółami opowiedział o zabójstwie dziewczynki. Dziś jest już po procesie. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Świdnicy nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, a dowody uznał za wystarczająco mocne. Jakub A. został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po minimum 30 latach za kratami. Wyrok ten zapadł na początku października. W tej sprawie skontaktowałem się z mecenasem Wojciechem Krzysztoporskim, pełnomocnikiem rodziny zamordowanej Krystyny D. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim punkcie prawnym w tym momencie jesteśmy. W październiku Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jakuba A. na dożywocie i rozumiem, że ani pan, ani prokuratura nie będą składać apelacji. To znaczy, zostało nam doręczone w różnych datach, zarówno do prokuratury, jak i do mnie, a także zapewne do obrońców, pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, o którym pan wspomina. I zapewne wszystkie ze stron będą rozważały kwestie związane z wniesieniem apelacji. Przypomnę gwoli informacyjnej, że to jest te 14 dni od daty doręczenia tego uzasadnienia, więc na ten moment ja jeszcze jestem cały czas przed datą, do której muszę tą apelację wywieźć. No nie będę ukrywał, że zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, ale to są kwestie bardziej związane nie tyle z jakby merytorycznie przebiegiem zdarzenia, wymiarem kary, czy bardziej kwestiami wynikającymi z wyroku, uprawnieniami mojej mandantki i ewentualnie ojca tej małoletniej. Także w tym zakresie ewentualnie będę rozważał pisanie apelacji. Wiem też, że chyba i oskarżyciel publiczny będzie się decydował na jakieś ewentualnie zarzuty dotyczące tego orzeczenia. Oczywiście one nie będą dotyczyły, przypuszczam, wymiaru kary, a bardziej kwestii związanych z ewentualnie poczynionymi przez sąd ustaleniami. Natomiast oczywistym jest dla mnie, że zapewne obrona będzie apelację co do zapewne kary sporządzać, natomiast nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jak wygląda kwestia z terminem dla obrony, jeśli chodzi o tą graniczną datę do sporządzenia i wniesienia apelacji. Wymiar kary, jak rozumiem, no wyższy być nie mógł, tak? I tego dotyczyć apelacja no, z waszej strony nie będzie mogła. Nie. Tutaj oczywiście nasz system prawny, kodeks karny nie przewiduje wyższej kary niż kara dożywotniego pozbawienia wolności, która w sprawie zapadła i w tym zakresie z pewnością nie będzie to przedmiotem zarzutów zapewne ani ze strony prokuratury, ani tym bardziej mojej. Także oczywiście to może być przedmiotem zarzutu obrony, ale to jako oskarżyciel posiłkowy nie będę wchodził w przysłowiowe buty obrony i na ten temat dywagował. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Z jakich względów? Tak. To są dość prozaiczne względy, one były powiązane i wynikały z kwestii tego, że małoletnia miała rodzeństwo, to rodzeństwo no, dorasta, zaś no, kwestia dostępności do informacji, tak z tego postępowania, jak i ogólnie do informacji dotyczących różnych spraw, nazwijmy to takich bulwersujących, posiadających okoliczności, które są no, drastyczne, powoduje, że takie na przykład to rodzeństwo mogło w tej sytuacji no, jakby mieć dodatkowe skutki traumy odczuwać właśnie ze względu na możliwość przeczytania bądź też usłyszenia drastycznych okoliczności śmierci rodzeństwa, ich siostry, tak? Więc to było głównym motywem, dla którego wniosek o wyłączenie jawności został za porozumieniem oczywiście z moją mandatką złożony w sprawie. Oczywiście, do prasy dostało się sporo szczegółów z tego postępowania, jeszcze zanim w ogóle proces ruszył, choć bez wątpienia na sali sądowej padło o wiele więcej drastycznych szczegółów tej sprawy. Trudno sobie wyobrazić, co czuła mama Krystyny, słuchając, jak cierpiała jej córka. Ale wróćmy do początku. Te wydarzenia miały miejsce stosunkowo niedawno, niecałe 4 lata temu. To była późna wiosna, prawie lato. 13 czerwca 2019 roku. Mrowiny, wieś w powiecie świdnickim. Portal Moja Świdnica po południu tego dnia opublikował taki komunikat.
Dziewczynka wyszła ze szkoły około godziny 13 i nie wróciła do domu. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Szuka jej policja, strażacy, a także mieszkańcy Mrowin oraz okolicznych wiosek. Pod szkołą zbierają się chętni do pomocy w poszukiwaniach. Będzie je koordynować policja. Krystyna jest wysoka, szczupła, ma długie, jasne włosy. Ubrana była w białą bluzkę z emotikonkami, krótkie dżinsowe spodenki, katane. Miała przy sobie duży, czarno-różowy plecak. Ktokolwiek zobaczy dziecko bądź ma jakieś informacje, proszony jest o kontakt z policją. O tym, że coś musiało się stać z Krystyną, zaalarmowała jej koleżanka i ten alarm podniosła bardzo szybko. Jak wspomniałem, dziewczynka skończyła lekcję około 13. Ostatnia widziała ją jej wychowawczyni. Krystyna miała pójść do Żarowa na lekcję śpiewu. To dość niewielka odległość. Właśnie około 14 koleżanka powiadomiła rodzinę Krystyny, że ta nie dotarła na zajęcia ze śpiewu. Bliscy od razu rozpoczęli poszukiwania. Najpierw włączono w to nauczycieli ze szkoły w Mrowinach, to filia podstawówki z Żarowa. Niedługo potem zaangażowano policję i strażaków z OSP. Szkoła mieści się blisko stawu. To była pierwsza myśl, by tam szukać dziewczynki. Gdy około 200 metrów od jej domu, tuż obok boiska, na bramie znaleziono jej dżinsową kurtkę, bliscy już wiedzieli, że musiało się wydarzyć coś złego. Mieszkańcy Mrowin natychmiast włączyli się do poszukiwań. Podzielili się na grupy, przeczesywali różne miejsca, ale robili to indywidualnie, każdy szedł gdzie indziej. Około godziny 17:30 zebrali się w wiejskiej świetlicy, by ustalić, co dalej, gdzie iść, które rejony jeszcze sprawdzać. Ustalili, że trzeba się połączyć w szpalery i tak prowadzić poszukiwania. I już mieli ruszać, gdy przedstawiciel policji podszedł do nich z informacją, że mogą się rozejść, że poszukiwania zostały zakończone. Ludzie oczywiście dopytywali, przede wszystkim, czy Krystyna żyje, gdzie ją znaleziono, co się dzieje z dziewczynką. Policjant na żadne z pytań nie odpowiedział. Tego wszyscy dowiedzieliśmy się później. 6 kilometrów od Mrowin w miejscowości Pożarzysko, około godziny 17:45, makabrycznego odkrycia dokonała pani Bogumiła ze Świdnicy. Wraz z mężem jechali właśnie samochodem nad jezioro. Zanim jednak dojechali na plażę, postanowili zatrzymać się obok lasu, by wyprowadzić tam psa. Pani Bogumiła w rozmowie z reporterką TVN24 opowiadała, że gdy zatrzymali auto na poboczu i otworzyli psu drzwi, ten wybiegł, ale po chwili wrócił przestraszony. Mąż powiedział, żeby w takim razie wzięła psa na smycz i z nim poszła. Po paru krokach zobaczyła, czego tak wystraszył się pies. Jak opowiadała, tego widoku nie zapomni nigdy. Już zawsze się będzie jej śnił. Natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze pojawili się błyskawicznie. Otoczyli teren, rozpoczęli zbieranie śladów. Pierwszy trop mówił, jak już wspomniałem, o seksualnym motywie zbrodni. Dlatego jednym z rutynowych działań było choćby sprawdzenie, czy ktoś ze skazanych za przestępstwa seksualne wobec nieletnich nie opuścił ostatnio zakładu karnego. Już następnego dnia po zbrodni Gazeta Wrocławska informuje o wstępnych wynikach sekcji zwłok. Prokurator ze Świdnicy przekazuje, że dziewczynka została brutalnie zamordowana. Miała liczne rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Obrażenia wskazują również na to, że zbrodnia miała charakter o podłożu seksualnym. Dziennik podaje też, jakie informacje spływają do policji. Wiele osób przypomina, że od lat poszukiwany jest pochodzący z Bytomia, ostatnio zamieszkały w Piekarach Śląskich, 58-letni Piotr B., na którym ciąży wyrok za wykorzystywanie seksualne osoby małoletniej. Jeden z mieszkańców miał widzieć we wsi mężczyznę przypominającego rysopisem poszukiwanego. Ktoś inny zgłosił natomiast, że widział srebrną Toyotę, która miała stać na przystanku, a kierowca miał przyglądać się dzieciom wysiadającym ze szkolnego autobusu. W tym tekście świdnicki prokurator mówi, że na razie nikt nie został zatrzymany, ale nieustannie trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. No i 15 czerwca wieczorem, czyli nieco ponad dobę od zbrodni, we wsi Mrowiny w związku z zabójstwem Krystyny, policja zatrzymuje dwóch mężczyzn z rodziny W. Dość szybko ich wypuszcza, ale wieś już swoje wie. Dochodzi do próby samosądu. W internecie ktoś pisze, że rodzinę W należy spalić. W stronę posesji lecą podpalone butelki z benzyną. Na szczęście szybko interweniuje straż pożarna.
Na marginesie, do tej próby samodzielnego wymierzenia sprawiedliwości dochodzi w momencie, gdy w miejscowym kościele trwa msza święta w intencji Krystyny. Zaatakowana rodzina przyznaje, że boi się wychodzić z domu, bo obawia się linczu. Policja wyjaśnia, że weryfikuje wszystkie informacje, jakie do niej spływają i nawet jeśli kogoś zatrzymuje, to wcale nie oznacza, iż ten ktoś jest podejrzany. Sołtys wsi natomiast apeluje o zachowanie spokoju i nieposzukiwanie mordercy na własną rękę, bo to się może skończyć kolejną tragedią. Zbrodnia jest na tyle poważna, że od razu w jej wyjaśnianie włącza się komenda główna. Ktokolwiek wie cokolwiek o tej strasznej zbrodni, choćby to, kto mógł przejeżdżać koło zagajnika w ten dzień, proszony jest o kontakt z policją. Każda, nawet najmniejsza informacja może nam pomóc. Z takim apelem w mediach występuje rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. I ten apel okazuje się skuteczny. Na policję dzwoni człowiek z Gliwic, znajomy Jakuba A., który, jak się okazuje, wie o sprawcy całkiem sporo. A nie zgłaszał tego policji wcześniej, bo myślał, że to żart. Dopiero potem, gdy w mediach usłyszał o strasznej zbrodni na 10-latce, zrozumiał, że chyba to wcale nie był dowcip. Mężczyzna z Gliwic powiedział, że 22-latek z Wrocławia zgłosił się do niego w maju, czyli na miesiąc przed zbrodnią, i namawiał go do zabójstwa 10-latki. Oferował za to 10 tysięcy złotych. Mężczyzna oferty nie przyjął i w ogóle nie wziął jej poważnie, ale jak usłyszał o zabójstwie Krystyny, zgłosił się na policję. W tym momencie dotarcie do Jakuba A., studenta psychologii na jednej z prywatnych uczelni we Wrocławiu, było już proste. Pozostało zweryfikować zeznania mężczyzny z Gliwic. Prawie wszystko się zgadzało. Okazało się przy tym, że 22-letni student jest rodzinnie powiązany z Krystyną D. i jej matką. 16 czerwca 2019 roku, niedziela, godziny popołudniowe, wrocławskie osiedle Krzyki Partynice. Do domu dziadków Jakuba A. wkracza policja. Nie patyczkuje się. Funkcjonariusze skuwają podejrzanego kajdankami zespolonymi, prowadzą do radiowozu. Film z zatrzymania i późniejszego przesłuchania po paru godzinach dolnośląska policja przekazuje mediom. Informacja o zatrzymaniu i przewiezieniu podejrzanego do prokuratury okręgowej w Świdnicy szybko dociera do mieszkańców Mrowin. Znów pachnie samosądem. Wiele osób ustawia się przed budynkiem prokuratury, trzymając w rękach kamienie i czekając na moment, aż Jakub A. będzie wyprowadzany z gmachu. Aby nie doszło do tragedii, pojawiają się funkcjonariusze wyposażeni w tarcze. Jakub A. do prokuratury został doprowadzony około 20 i był przesłuchiwany całą noc. Początkowo, jeszcze w radiowozie w drodze z Wrocławia do Świdnicy, zapewniał, że jest niewinny. Potem przedstawiał ze szczegółami, co rzekomo robił w ostatnich godzinach, zapewniając, że nie było go w rejonie Mrowin. Widać było, że ma alibi skrupulatnie przygotowane. Na jego korzyść świadczyło choćby to, że jego telefon komórkowy logował się przez ten czas wyłącznie z Wrocławia. 22-latek najpewniej przezornie pozostawił go w domu. Śledczy po pewnym czasie zorientowali się, że gwałt na dziecku był upozorowany, że do niczego takiego nie doszło, że było to, mówiąc językiem prawniczym, znieważenie zwłok, ale nie przestępstwo na tle seksualnym. Okazało się, że przed zabójstwem Jakub A. sprawdzał, jak działają pedofile, aby upozorować, że była to zbrodnia na takim tle i tym samym odsunąć podejrzenia od siebie. Ale Jakub A. w tym swoim wymyślonym alibi zaczyna gubić się, gdy śledczy zadają mu coraz bardziej szczegółowe pytania. W końcu pęka. Przyznaje się do zabójstwa Krystyny. I, jak wynika z informacji, które dostały się do mediów, prosi prokuratorów o hamburgera. Gdy zaspokaja głód, opowiada dalej, ze szczegółami, o zbrodni, której dokonał.
Później zresztą te szczegóły potwierdził podczas wizji lokalnej. To były takie informacje, które mógł znać tylko sprawca, nikt inny. Jakub A. wymyślił sobie alibi nie tylko na użytek policji, ale też dla rodziny zamordowanej dziewczynki. Parę dni wcześniej mówił, że tego dnia będzie w Poznaniu, że jedzie oglądać jakiś samochód, który planuje kupić. Więc wszyscy sądzili, że kiedy Krystyna zaginęła, Jakub nie może mieć z tym nic wspólnego, skoro miał być wówczas w Poznaniu. Ale to nie była prawda. W rzeczywistości, jak wykazało śledztwo, 22-latek przyjechał do Mrowin samochodem z wypożyczalni. Aby nie być rozpoznanym, kupił nowe ubrania. Aby ślady na miejscu zbrodni wskazywały na kogo innego, założył za duże buty. Na Krystynę czekał przy bocznej drodze. Gdy wyszła ze szkoły, podstępem namówił, by wsiadła do jego samochodu. Wywiózł do lasu i zamordował. Oczywiście samo przyznanie się do winy to za mało. Dowodów jednak było o wiele więcej. Zabezpieczone ślady z miejsca zbrodni, materiał genetyczny, czy to, co zachowało się na komputerze Jakuba A., jego korespondencja czy historia wyszukiwania. W styczniu 2020 roku biegli psychiatrzy stwierdzili, że 22-latek był poczytalny w chwili popełniania czynów i jest też w pełni poczytalny obecnie. Już wówczas śledczy dysponowali całym arsenałem dowodów w sprawie, jednak na akt oskarżenia trzeba było poczekać jeszcze dość długo, a to między innymi z powodu problemów z Facebookiem. Prokuratorzy prowadzący śledztwo wystąpili o udostępnienie korespondencji Jakuba A. wysyłanej przez Messengera. Chodziło m.in. o rozmowy ze wspomnianym znajomym, którego 22-latek z Wrocławia miał podżegać do popełnienia morderstwa. Tymczasem Facebookowi bardzo nie spieszyło się z realizacją wniosku polskich śledczych. Konieczna była zgoda amerykańskiego sądu w tej sprawie. To jeszcze a propos Facebooka. Na profilu Łączy nas Świdnica, tuż po zatrzymaniu Jakuba A., zostało opublikowane jego zdjęcie z przesłuchania, ale bez zasłoniętych oczu. Fotografia została opatrzona podpisem: niech każdy go zobaczy. Właściwie jasne było, że zdjęcie musiało pochodzić od kogoś z policjantów. Pełnomocniczka Jakuba A. złożyła zawiadomienie w prokuraturze. W tym postępowaniu podejrzany występował jako pokrzywdzony. I kolejna kwestia na marginesie. Gdy Jakub A. trafił do świdnickiego aresztu, przez miasto poniósł się wrzask współosadzonych. J***ć k***a, j***ć szmaciarza, wieszaj się, będziesz zdychał. Takie okrzyki słychać było zza zakratowanych okien. Rozmawiałem wtedy z Krzysztofem Olkowiczem, byłym zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, który w latach 91-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, a od 96 roku był dyrektorem okręgowym Służby Więziennej w Koszalinie. Jak przyznawał, inni osadzeni, mówiąc delikatnie, nie akceptują za kratami pedofilów i zabójców dzieci. Tacy osadzeni nigdy w więziennej rzeczywistości nie będą ludźmi. I nigdy nie będą mieli łatwego życia. Olkowicz zwracał uwagę, że funkcjonariusze w świdnickim areszcie mieli szczególnie trudne zadanie. Tym bardziej dlatego, że ujawniony został wizerunek aresztowanego i że niebezpieczeństwo ze strony współosadzonych czyha na taką osobę na każdym kroku. Dlatego zadaniem służby więziennej jest odpowiednio, jak to określił Olkowicz, schować takiego osadzonego. Akt oskarżenia wobec Jakuba A. trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy w maju 2021 roku. W nim m.in. została zawarta opinia biegłych. Biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia osobowości polegające m.in. na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia, a także cechy sadystyczne oraz fantazje o dokonywaniu zabójstw innych ludzi. W ocenie biegłych stwierdzone zaburzenia osobowości wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego podobnych czynów w przyszłości. Tak mówił mediom rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy prokurator Tomasz Orepuk. Śledczy zarzucili oskarżonemu popełnienie zabójstwa w typie kwalifikowanym, ze szczególnym okrucieństwem, a także podżegania innej osoby do dokonania zabójstwa. Proces ruszył po paru miesiącach, we wrześniu 2021 roku. Sąd na wniosek prokuratury i obrońców
wyłączył jawność sprawy z uwagi na dobro rodziny zabitej dziewczynki. I tu wróćmy do rozmowy z pełnomocnikiem rodziny zamordowanej Krystyny, mecenasem Wojciechem Krzysztoporskim. A czy mama Krystyny była w stanie psychicznie uczestniczyć w tych rozprawach? Czy to było dla niej za trudne? Uczestniczyła, natomiast oczywistym było, że to było dla niej bardzo duże przeżycie i wyzwanie. Zresztą nie ukrywam, bo to chyba też nie będę tutaj specjalnie nic nowego miał do powiedzenia, ale jakby chcę powiedzieć, że przecież zarówno dzieci, jak i moja mandantka korzystają nadal z pomocy psychologicznej. W związku z powyższym, no to niewątpliwie było duże przeżycie. Przez ten rok, proces toczył się rok, przez ten rok obserwował pan oskarżonego. Jak by go pan opisał? Oj, to trudne pytanie. Patrząc na tą osobę, zastanawiałem się, co takiego musiało się wydarzyć, że ten człowiek się zdecydował na to, co zrobił. Muszę powiedzieć, że jestem tym czynem zbulwersowany w tym znaczeniu, że jest to tak szokujące i tak straszne, że naprawdę zadaję sobie cały czas to pytanie, jak on był w stanie to zrobić? Tu zostawię trzy kropki, natomiast też przypuszczam, że pewnie zadając to pytanie oczekiwał pan jakiegoś sformułowania, że próbował oskarżony prosić o wybaczenie. No niestety nie mogę powiedzieć, żeby jego postawa była taka, bym mógł powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Czy cokolwiek by to zmieniło w tej sprawie, nie wydaje mi się. Pewnie nic nie zmienia, aczkolwiek jeśli chociaż po czasie przychodzi refleksja, jest jakaś skrucha, no to jakoś może zmienić postrzeganie. Widział pan jakąś skruchę? Nie dostrzegłem. Nie mogę powiedzieć, bym cokolwiek takiego oskarżonego dostrzegł. A czy on w ogóle składał jakieś wyjaśnienia, czy odmówił? Tu wchodzimy właśnie w tą delikatną sferę niejawności postępowania, więc tutaj rozumiem. Wolałbym się uchylić od odpowiedzi na te pytania, żeby ewentualnie jednak zachować tą niejawność postępowania przed sądem. To jeszcze co dotyczy samego oskarżonego, skazanego, jedną rzecz chciałbym zapytać. Sąd wymierzył po 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz mamy i taty ofiary zbrodni. Oczywiste jest to, że to w żaden sposób nie zwróci życia dziecka. To w ogóle nie ma jakiejkolwiek dyskusji. Ale czy ten skazany w ogóle będzie w stanie w jakikolwiek sposób to spłacić? On w chwili zbrodni był studentem. Majątku pewnie nie miał, jak to student. Już siedząc za kratami, też się go nie dorobi. On będzie w stanie to spłacić? Tutaj znowu wchodzimy w tą delikatną sferę niejawności tego postępowania. Natomiast nie każdy student jest, jak to powiedzieć, biedny. Może się okazać, że nie będzie to też taka sytuacja, no taka jak pan założył. Że to nierealnie. Natomiast oczywistym jest, że żadne pieniądze w tej sprawie i żadna kwota, jaka zostałaby przez sąd, czy karny, czy cywilny, zasądzona, nie przywróci oczywiście życia małoletniej i nie będzie to na pewno, że tak powiem, świadczenie pieniężne, które będzie adekwatne do tego, co się wydarzyło i satysfakcjonujące dla mojej mandantki. Także to jest ta delikatna sfera właśnie, nie wiem, roszczeń pieniężnych, nawiązki, zadośćuczynienia, która z jednej strony jest oczywista, a z drugiej strony w żaden sposób nie rekompensuje tego, co się stało. Choćby nie wiadomo, jak wysoką sąd zasądził, to i tak nic. Tak, no, nie będę też ukrywał, że to jest jakiś właśnie aspekt, nad którym w kontekście ewentualnie apelacji w tej sprawie się też zastanawiam, ale też przypuszczam, że jakby te kwestie mogły być w przyszłości również przedmiotem postępowań cywilnych. Mama Krystyny do Polski wróciła z dziećmi 2 lata przed tą zbrodnią. Wcześniej mieszkała w Irlandii. Z ojcem dzieci, obywatelem Czech, rozwiodła się. Po powrocie mieszkała u swoich rodziców, ale planowała przeprowadzić się do własnego domu. To miało być już niedługo. A w remoncie tego domu pomagał jej właśnie Jakub A. I tu dochodzimy do motywu zbrodni, a w zasadzie do tego, co pokazuje, jak wielkim dramatem dla mamy Krystyny jest ta sprawa. Już wspomniałem, że sprawca i ofiara byli dalszą rodziną. Konkretnie mama Jakuba A. i mama Krystyny były kuzynkami, a zatem dla 22-latka mama trójki dzieci była ciocią, a on, jak wskazuje śledztwo, zainteresował się rozwiedzioną ciocią, nazwijmy to, bardziej niż powinien. Od jej powrotu z Irlandii bardzo często przebywał w Mrowinach. Nie tylko pomagał w remoncie domu, także odbierał dzieci ze szkoły, zabierał je do kina i wiedział, że z całej trójki najstarsza Krystyna nie akceptowała tej jego obecności. Miała prosić mamę, by Jakub u nich nie zostawał dłużej.
to dlatego postanowił, że dziesięciolatka musi zniknąć. Swoją zbrodnię zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. Nie użył własnego samochodu, wziął auto z wypożyczalni, a po dokonaniu zabójstwa, przed zwrotem pojazdu, dokładnie je umył i odkurzył. Ubrania, które kupił specjalnie w tym celu, zaraz po morderstwie wyrzucił. Oczywiście pozbył się także noża, którym brutalnie zamordował dziewczynkę. Wydawało mu się, że jest taki sprytny, że to będzie morderstwo doskonałe. Wpadł 3 dni po zabójstwie. Wyśpiewał wszystko w jedną noc. Właściwie to nie tylko pozbawił życia dziecko i zniszczył życie rodzinie. Zmarnował życie także sobie, bo łatwo zza krat nie wyjdzie. Kiedy możemy się spodziewać prawomocnego orzeczenia, jak pan sądzi? Myślę, że w przyszłym roku, to chyba nie będę zbytnio odkrywczy, jeżeli to powiem, natomiast postępowania przed sądem drugiej instancji również mogą być związane tak z inicjatywą dowodową, jak i innymi kwestiami, które spowodują, że to nie będzie jeden termin, a tych terminów może być kilka. No, przypuszczam z doświadczenia, że tych terminów będzie na pewno mniej niż przed sądem pierwszej instancji, ale czy to będzie rozstrzygnięcie, które będzie rozstrzygnięciem na jednym terminie rozprawy, czy na większej ilości terminów rozprawy, tego nie wiem. A proszę wziąć pod uwagę też, że jednak skład orzekający, gdy apelacje wpłyną i sprawa zostanie przekazana do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, bo to on będzie właściwy do rozpoznania tych apelacji. Ci sędziowie muszą się również zapoznać ze sprawą i dopiero wtedy będzie wyznaczany termin rozprawy. To wszystko wymaga chwili czasu i to na pewno też nie będzie początek, nie wiem, stycznia czy luty przyszłego roku, tylko pewnie chwilę to potrwa. Zakładam i przypuszczam, że pewnie sprawa skończy się w drugiej instancji do końca przyszłego roku. Jak rozumiem, nie ma takiej opcji, że choć nie ma prawomocnego wyroku, że Jakub A. po tym wyroku pierwszej instancji wyjdzie na wolność, no bo jeszcze nie zapadło prawomocne orzeczenie. Taka opcja nie istnieje, prawda? Jako adwokat odpowiem tak, no, teoretycznie może by istniała, ale no, raczej to jest mało prawdopodobne, ponieważ przy tego typu wymiarze kary to jest jakby samoistna przesłanka do stosowania na ten moment aresztu właśnie w celu zagwarantowania wykonania surowej kary, prawda? Także to raczej iście teoretyczna możliwość, praktycznie takiej możliwości nie ma. Zresztą to tak samo dotyczy kwestii związanej z, przypomnę, że zapadło orzeczenie dożywocia i jeśli ja dobrze pamiętam, oskarżony ma możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po upływie 30 lat. To również co do zasady oznacza jedynie tyle, że oskarżony ma prawo, czy skazany już wtedy, ubiegać się o to warunkowe po upływie 30 lat, ale to nie oznacza, że sąd penitencjarny mu wyrazi zgodę na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Także tutaj jak najbardziej uważam, że możliwości opuszczenia przez pana zakładu karnego nie ma. Krystyna D. została zamordowana parę dni przed swoimi urodzinami. Już się szykowała na tę uroczystość. Zaprosiła koleżanki. Nie było urodzin. Był pogrzeb. Było bardzo dużo łez. Bliski Krystyny w kościele odczytał list pożegnalny, jaki napisała jej mama, ale sama nie była w stanie go przeczytać. Czytający mężczyzna też zresztą co chwilę łykał łzy. I trudno było nie płakać, słysząc te słowa. Kochana córeczko, myślałam, że będę to mogła ci powiedzieć osobiście, jednak twoje życie zakończyło się tak szybko. Od samego poczęcia byłaś dla mnie darem, błogosławieństwem, cudem, nadzieją, skarbem, wyzwaniem, sprawdzianem wiary i wytrwania w modlitwie. Miesiąc po twoim poczęciu okazało się, że prawdopodobnie nigdy się nie urodzisz, a i moje życie również może się zakończyć. Diagnoza była okrutna. Nowotwór jajnika. Od tej chwili żyłam strachem, że cię utracę. Gdyby nie ciąża i pierwsze USG, nigdy nie dowiedziałabym się o chorobie. Uratowałaś mi życie. Dziękuję. Potem była moja walka o twoje życie. Modlitwa, wsparcie rodziny i przyjaciół, operacja usunięcia nowotworu podczas ciąży i opieka wspaniałych lekarzy uratowały twoje życie. Przeszłyśmy razem wiele, dlatego nasza więź była bardzo silna od samego początku. W 7 miesiącu ciąży
zaczęłam pisać dla ciebie pamiętnik, który planowałam ci podarować na 18 urodziny. Nie doczekałaś tego momentu. Twoje życie zakończyło się brutalnie, na 4 dni przed twoimi 10 urodzinami i rok po twojej pierwszej komunii świętej. Wtedy, będąc w ciąży, wybrałam ci 2 cytaty. Były mottem twojego życia. Oto one. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Bo góry mogą ustąpić i pagórki mogą się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Chcę przeczytać kilka słów z tego pamiętnika, bo wiem, że mnie teraz słyszysz. Kochana córeczko, od dawna chciałam zacząć pisać do ciebie, o tobie. Dzisiaj poczułam, że to ten czas. Może to magia Wielkiej Nocy. Dzisiaj czwartek, 9 kwietnia 2009 roku. I my, nasza mała rodzinka, musieliśmy, tak jak Jezus, przejść od radości twojego poczęcia, nowego życia pod moim sercem, poprzez lęk, trwogę o utratę ciebie, do momentu światła, nadziei, radości, pokoju, jak przy zmartwychwstaniu. Teraz jesteś już taka duża i ciągle rośniesz pod moim sercem. Bardzo zrobiłaś się aktywna, cały czas w ruchu, pewnie niecierpliwa i ciekawa życia, jak ja. Albo poszukujesz nowych instrumentów muzycznych, jak tata. A może tęsknisz już za górami i wspinaczką, jak tata i mama. A może nas zupełnie zaskoczysz i będziesz całkowicie inna. Już teraz jesteś indywidualnością, jedyną i niepowtarzalną. I to jest piękne. Nie myliłam się zbyt dużo. Byłaś ciekawa i wszystkiego chciałaś spróbować i doświadczyć. W ciągu 10 lat swojego życia zrobiłaś tak wiele. Od baletu, przez taniec irlandzki, jazdę konną, piłkę nożną, grę na skrzypcach, naukę śpiewu, akrobatykę, pływanie, zajęcia artystyczne i warsztaty teatralne. Miałaś 1000 zainteresowań, podróże, odwiedziłaś 15 państw. Kochałaś zwierzęta, chciałaś mieć psa i nazwać go Melodią. Przez 9 lat życia w Irlandii mieszkałaś nad morzem, a góry towarzyszyły ci od początku. Jednak jeszcze bardziej niż góry kochałaś ludzi. Skąd miałaś taką niesamowitą głębię i dojrzałość, niespotykaną u tak małego dziecka? Szczególnie silną więź miałaś ze swoją ukochaną babcią i matką chrzestną. I tak zawsze troszczyłaś się o chorego dziadka i rodzeństwo. Zbudowałaś zdrowe i trwałe przyjaźnie w Irlandii, Polsce i Czechach, gdzie mieszka rodzina twojego taty. Znałaś 4 języki. Jednak każdego dnia porozumiewałaś się tym, który był najbliższy twojemu sercu, językiem miłości. Pamiętasz, jak jednogłośnie zostałaś wybrana przez swoich irlandzkich rówieśników do głównej roli w przedstawieniu Roztargniony Anioł? Miałaś tylko 5 lat. Kryterium była empatia, życzliwość, dobroć, troska o innych. I taka właśnie byłaś. Miałaś duszę anioła. Spędziłam całą noc, by zrobić dla ciebie skrzydła. Ledwo je mogłaś unieść. Teraz są już ci niepotrzebne. Jak ten tytułowy anioł z przedstawienia, byłaś roztargniona, miałaś duszę artysty. Taka byłam z ciebie dumna. Malowałaś, szkicowałaś, pisałaś swoją poezję i wzruszałaś tą poezją innych. Zaczęłaś nawet pisać własne teksty piosenek, które chciałaś kiedyś nagrać. Twoim marzeniem był występ w Voice of Kids. Obiecałam, że cię tam zabiorę, jak będziesz na to gotowa. Ile było w tobie dojrzałości? Już myślałaś o pójściu do najlepszego liceum w Świdnicy, a swoje kieszonkowe odkładałaś na studia. Mówiłaś do mnie, mamusiu, wiem, że będzie ci ciężko, bo wychowujesz nas sama. Myślałaś o studiowaniu medycyny estetycznej i jednocześnie pielęgnowaniu swojej pasji, jaką było śpiewanie. Śpiewałaś zawsze i wszędzie. Byłaś tak szczęśliwa, że dostaniesz świadectwo z paskiem. Nie wiem, jak tego dokonałaś, nie spędzając czasu na nauce. Mój mały geniusz. Zginęłaś męczeńsko, śmiercią okrutną. Ból i rany na duszy zostaną z nami do końca życia. Tak samo jak pamięć o tobie. Zostanie z nami na zawsze.
Wierzę, że w miejscu, w którym teraz jesteś, jest ci dobrze. W prawdziwej miłości nie ma lęku. Ja i twoi najbliżsi nie chcemy koncentrować się na nienawiści. Miłość jest silniejsza od śmierci. Wierzę, że Bóg może wyprowadzić dobro nawet z największego zła. Z nami pozostaną też słowa poezji księdza Twardowskiego, które cię tak poruszały. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Odpoczywaj w pokoju, aniołku. Kocham cię. Na zawsze, twoja mama.